Gdybym ci teraz zaproponował duet twojej piosenki z nieco innym tekstem, przygotowanym... A to najpierw muszę... Cenzura, wiesz. Cenzura. Słuchaj, to jest tak, że niebawem rozpocznie się sezon smogowy. Dobra, idealny temat, naprawdę. Prawda? I pomyśleliśmy sobie, że do znanej ci piosenki Niecierpliwi tak. ten tekst będzie idealnie pasował. Dobrze, mam włożyć słuchawki w związku z tym teraz Będzie linia melodyczna, domyślam się, profesjonalna. Dawaj, no wiesz, nie mam okularów. Jedyny problem, więc muszę troszkę dalej od kartkę odsunąć. Czy będziemy jakoś, ja bym też chciał brać w tym udział, czy będziemy się dzielić wersami, jeśli pozwolisz. No. Tak? Może być? Proszę państwa, uwaga, to się dzieje w tym studiu. Przepraszam, z góry przepraszamy. Ja za siebie nie przepraszam. Ja za siebie przepraszam, uwaga, jedziemy. Smog się kiedyś skończy. Uwaga. Będziemy znów oddychać, tak? Troszkę za wysoko dla ciebie. Przepraszam, wiem. Weźmiesz jeden wdech. Spróbuję nisko teraz. Proszę. I ujrzysz znów jaśniejszym świat. Lepiej było. Teraz będzie od razu bridge, uwaga. Potem zdejmiesz maseczkę. I odkaszlniesz troszeczkę. I wyplujesz już ostatni pył, ostatni kurz. Stan powietrza sprawi, że będziemy żwawi. Zapomnijmy wnet, czym był zwierzę. Zapierzony pył i te miasta, te wioski truje dziad. I dziś smrodzi mój sąsiad. Nie, ja nie smrodzę, ani mój sąsiad nie smrodzi też. Mieszkam na wsi i mój sąsiad ma bardzo dobry ekologiczny piec i również ja też. Brawo. Serio. Czy możemy uznać, że to jest preludium do twojej nowej płyty, kolejnej? Nie byłbym aż tak śmiały.